czerwcu licealiści z Chrzanowskiego Staszica byli z wizytą u niemieckich rówieśników w Brilon. Teraz w ramach wymiany oni przyjechali do Chrzanowa. To kolejna grupa, która skorzystała na tej współpracy. Wymiana zaczęła się w 2009 roku. To w zasadzie niemiecka szkoła nas znalazła. Jest to Gimnazjum Petrinum w Brilon na terenie północnej Westfalii. To jest pobliże Dortmundu. To jest Gimnazjum Petrinum, ale jest to odpowiednik naszej szkoły średniej. No i zaczęło się przed 7 laty. Do tej pory to super funkcjonuje. Tydzień jesteśmy w Niemczech, tydzień oni przyjeżdżają do nas. Celem tego przedsięwzięcia jest integracja młodych ludzi i likwidowanie ewentualnych barier. Nie bez przyczyny nauczyciele ze szkoły w Brilon chcieli nawiązać współpracę właśnie z polską szkołą. Das hat was zu tun mit der langen gemeinsamen Vergangenheit, die sicherlich auch manchmal sehr schwer war, sehr tragisch war. Und es ist eine Möglichkeit zur Völkerverständigung, zum gegenseitigen Kennenlernen, zum Abbau von Vorurteilen und zum Schließen neuer Freundschaften in Europa. Dla młodych Niemców takie przyjazdy to często pierwsza okazja, by dowiedzieć się czegoś więcej o Polsce. Mieszkają w domach swoich rówieśników, sporo czasu spędzili także w pierwszym LO. Starano się im pokazać nasz kraj. Mamy co pokazać, mamy piękny Kraków, zawsze grupa niemiecka jedzie również do Oświęcimia. W tym roku byliśmy jeszcze we Wrocławiu, byliśmy w Pieninach, jedziemy też czasami w Tatry. Także staramy się, żeby zobaczyli te najpiękniejsze te zakątki Polski Południowej. Oczywiście wspólnie spędzony czas to dla chrzanowskich licealistów także okazja, by poprawić znajomość języka niemieckiego, bo jak się okazuje, kontakt z rówieśnikami nawiązali bez problemu. Absolutnie nie było żadnych barier. Nasi koledzy z Niemiec są bardzo wyrozumiali, pomagają nam we wszystkim. Jeżeli mamy jakieś problemy z pewnymi słowami, z dogadaniem się, to są wyrozumiali, pomagają nam w tym, aby wszystko wyszło jak najlepiej, więc nie ma żadnych barier. Tutaj wszystko odbywa się bardzo swobodnie, także jest bardzo miła atmosfera, także jest w porządku. Młodzież z Brilon także próbowała opanować język polski. Dziękuję. Wszystko jedno, wszystko gra, wszystko jasne. I jesteś piękna, kocham cię. Młodzi ludzie pytani o wrażenia z pobytu w Polsce byli zgodni, że warto było przyjechać. Doceniali gościnność, ciekawy program pobytu i polskie krajobrazy. Uczniowie z pierwszego LO pojadą z kolejną wizytą na wiosnę.